Witam. Uzupełniłem sobie 20 butelek Coca-Coli, teraz mam zmrożoną, co mi znacznie zwiększy wartość tego. Ogarnąłem sobie wszystko w ekwipunku, zdobyłem amunicję i tak dalej, więc myślę, że mogę sobie dalej iść, że tak powiem, zwiedzać tutaj. Pochodziłbym, gdzie bym pochodził? Myślę, że gdzieś tutaj. Ja bym chętnie pochodził gdzieś tam. Wiecie, rejony, gdzie jeszcze mnie nie było. Bo jeszcze mnie tam nie było. Tam jakieś dymy kręcone są, że tak powiem. Bandyta. Walczę z mutantami. Przy okazji jakieś tutaj rzeczy mogę pogarniać. Ej, czy jak użyłam wyłamania zamka, czy ja nie dostaję doświadczenia w ogóle? Bo chyba tak jest. Rozwalony karabin snajperski chyba, bo nie było wartości jego podanej. No. Ustrzałbym sobie tym chińskim. Mam trochę amunicji, ja lubię ten karabin. Dobra, podbiegnę sobie tutaj. Zadymiarze dwa. Paluszki zdobywam przy okazji. Przy okazji paluszki zdobywam. Nie, to nie jest bezpieczne korzystanie z VATS-a w takim przypadku. I użyję sobie właśnie oczyszczonej wody, brudnej wody. Mogłem się odpromieniować od razu. Gruczołki pozbierałem. Jak będę miał zbyt dużo kilo, to je powyrzucam. Nie są aż tak dużo warte, żebym kilogram na każdy gruczoł zajmował. Dobra, broń sobie zmienię może na ten pistolecik z lunetką. Tłumikiem. O. Potrzebowałbym tym chętnie, rewolwerkiem.
Tam pływa, znaczy lata oko enklawy, widzę. Oczko enklawy. Włączę sobie radio na przykład. Ludzie stołecznych pustkowi, słyszycie mnie? Juu! Nie powstrzymacie sygnału. Dokładnie tak, od Megatony po Gildershade, od Paradise Falls po Republikę Dave'a. Mamy dla was głośny i wyraźny raport specjalny. Ależ Free Dogu, jesteś w tej zarąbistej stacji radiowej w Waszyngtonie. Skąd ty możesz wiedzieć, że cię słyszę tu, na takim stupiu? Dzięki dzieciakowi 301, oto skąd. Temu kocurowi udało się naprawić naszą antenę przekaźnikową. Niezły z niego majster, co? Od teraz żegnaj, głupi szumie, witaj, wspaniała muzyko. Usiądźcie więc wygodnie, odprężcie się i chłońcie te klasyczne kawałki. Do następnego razu, tu Free Dog, a wy słuchacie Galaxy News Radio. Mówię wam prawdę, nieważne, bardzo bolesną. A teraz czas na super ważne ogłoszenie publiczne. Pamiętajcie, dzieci, kiedy przyjdą bandyci, zamknijcie drzwi. Jeju, kot mi miał. Patrz tu. Nienawidzę mojego kota. Naprawdę nie. Targetowanie okien i schowanie się pod łóżkiem to... Żaden wstyd. Jeśli chodzi o tych psycholi, w głowie im tylko jedno. Uczynienie waszego życia tak zajebiście nieszczęśliwym, jak to tylko możliwe. Z bandytami nie można się targować ani przemówić. Nie ma też może wtedy i tak was zastrzelą. Więc uciekajcie, kryjcie się albo walczcie, jeśli macie dość jaj i spluw. Ale na miłość boską nie machajcie białą flagą. A teraz trochę muzyki. Nie będzie, ale wiecie, to zawsze. Metra z Waszyngtonu będzie trzeba też kiedyś. Patrzmy, jak to wygląda na mapie, gdzie jesteśmy. No, gdzieś tu pobiegamy.
Zapiszę grę. Może być. Kojarzę tą piosenkę. Nie wiem, czy Baila? Może. Czy z jakiejś mafii? Tutaj jeszcze nie byłem nigdzie. Ale dużo tu nie widzę. Rzeczy, lokacji znaczy. Zaraz wracam, dobra? Jestem znowu. O, ładnie. Chciałbym, żeby był dzień. Nie wiem, co daje ten efekt wypoczynku. Ciekawe dosyć. Ciekawe dosyć, co dokładnie daje.
dzieciaki, mówię do was ze swojego ufortyfikowanego bunkra w środku waszyngtońskiego piekiełka. Czy życie nie jest wspaniałe? A tak, pora na... A wiadomości. Widzieliście go tam, prawda? Krążącego po ruinach Waszyngtonu, szukającego przygody. Oto najnowszy wygląda na to, że mam dla was trochę dobrej wieści, dzieciaki. A teraz wielkie podziękowanie dla tajemniczej osoby skrypty 101 za ocalenie miasteczka Canterbury Commons. Przed kim pytacie? Przed parą obsesyjnych super psycholi zwących się Agonizer i gdybym próbował. Do następnego razu, tu Free Dog, a wy słuchacie Galaxy News Radio. Dajemy wam prawdę, nieważne jak bardzo bolesne. Wow. Tęczymy sobie normalnie. Maszynówka 10. Robiłbym jednak na tych pustkowach coś bardziej konkretnego, jak chodzenie bez celu. Szczerze. Ha. Ta lalowka jest bardzo dobra. Uwielbiam ją. Fajna broń.
Myślałem, że mogę coś tu zrobić, ale nie. Słuchacie radia Galaxy News, a ja jestem waszym gospodarzem. Zwę się Free Dog i jestem panem i władcą. Czas na wieści, dzieciaki. Coraz więcej słyszę o tych maniakalnych najemnikach z kompanii Szpona, szczególnie wśród mieści Waszyngtonu. Dobra, będziemy niedługo się zbierać. Bo nawet teraz pójdziemy. Chcą wszystkiego, co macie, w następnym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.